Panowie, gdybym tak was zapytał, a właśnie tak was zapytam, w waszej ocenie, czy i w waszej ocenie, który bieg Ireny Szywińskiej uważacie za tak w swojej hierarchii, w swoim rankingu biegów za taki najbardziej, ten naj? Ja myślę, że ja już powiedziałem swoją opinię, Montreal. Dlatego, że gdyby dzisiaj żegnać Irenę, ten ból jakoś wypełnić po jej stracie i odejściu, to ta transmisja i te słowa Bohdana Tomaszewskiego zawierają prawie wszystko. Ostatnia prosta. Już tylko Irena. Już tylko po medale, po rekordy świata. Dla nas, dla Polski. To by zawierało wszystko. Pięknie, Wódku. Ta transmisja zabłysnęła wszystkimi barwami. Bo to się zbiegło też jakby z erą sposobu pokazywania lekkiej atletyki. Ta rosnąca różnica, kiedy pozostał dystans do mety, która ostatecznie wyniosła ponad sekundę. To wszystko sprawia, że rzeczywiście bieg jest absolutnie wyjątkowy. Ja może tylko dlatego, że w tym biegu meksykańskim była ten zakład w sensie, tylko taki zakład z losem, że albo wygram, albo kończę karierę. To wydaje mi się też takie niesamowite, te okoliczności tego biegu. No i oczywiście też rekord świata i styl fenomenalny. Ale bez dwóch zdań, Montreal 400 metrów, złoto, to Wódko, o czym ty mówiłeś, gdzie było jakby dopełnienie ze wszystkich stron tego wielkiego wydarzenia, ze strony sportowej, ze strony widowiska i ze strony komentarza Bohdana Tomaszewskiego. Myślę, że jak najbardziej jest to właściwy moment, byśmy jeszcze raz zobaczyli, już teraz właśnie na bazie tego, o czym opowiadał Włodek Szaranowicz, ten bieg. Trudny bieg. Między dwoma Amerykankami, które będą rwać ile sił od razu, od pierwszych kroków. Trzeba więc umiejętnie rozłożyć siły. Będzie pamiętać Polka, chyba że Bremer i Streit mogą mieć mocną końcówkę. Polka zbliżyła się troszkę do tej pętery, a więc też poszła ostro. Ostry atak. Pinku. Streit się strasznie mocno. Bremer tak samo. Bruna Szewińska ostro idzie. Ostro, ale chyba ma jeszcze pewien zapas. Na torze drugim Bremer, na torze czwartym Szewińska, na torze ósmym Streit. Ostatnia prosta, już tylko dystans przed taśmą, przed metą, przed złotym medalem. 60 metrów, 50 metrów, Szewińska przewaga, tak, ona na pewno, podbieg nieskończony, miażdżące zwycięstwo. 49 sekund i 30 setnych, rekord świata.